poruszania się. Jest z jednej strony czasem, kiedy faktycznie ten nasz aktywizm traci na intensywności, ponieważ nie możemy, no nie możemy się ruszać, tak, nie możemy wyjść do ludzi, a tutaj ze wszystkimi bez wyjątku, którzy rozmawiają dzisiaj z nami na tych demonstracjach ulicznych czy akcjach wielokrotnie się widziałem. Myślę mimo wszystko, że my dzięki temu, co się teraz dzieje, możemy spróbować połączyć przyjemne z pożytecznym. I zamiast takiego bezsensownego siedzenia, patrzenia się w sufit, możemy prowadzić wiele ciekawych inicjatyw przez internet. I to też jest jak najbardziej możliwe, tak? Tak jak tutaj z niejedną osobą działamy w Młodzieżowej Radzie Miasta, która też nie zwalnia tempa, ba jakie skandale ostatnio wywołuje, a przecież nawet nie wyszliśmy z domu. Myślę, że to da się połączyć. To nie jest problem, natomiast oczywiście ten zakres jest ograniczony, ale to każdy zdaje sobie z tego sprawę, że tak musi być. Okej, fajnie, to o szczegółach porozmawiamy, bo to już się zapowiada ciekawa rozmowa. To idźmy dalej, gdybyś każdy z was tak króciutko mógł właśnie to swoje doświadczenie z pandemią opowiedzieć, żebyśmy, bo to są w sumie suma osobistych losów i historii, więc to dalej. Mogę ja dopowiedzieć. O, ale Aleksandra, to na zmianę. O, dobra. No to tak, z mojego punktu widzenia na początku właśnie to było dla mnie takie szokujące, no bo moje aktywności społeczne nie skończyły się z dniem właśnie zamknięcia szkół, bo wiadomo, tam dwa dni dłużej chodziłam nadal na różnorodne wolontariaty, organizowaliśmy akcje, no aczkolwiek później właśnie wyszło rozporządzenie ministra, które powiedziało, no, że niestety trzeba wszystko pozamykać, wolontariaty też przestały działać i mi osobiście bardzo brakuje tego drugiego kontaktu z człowiekiem, ale też nie mogę powiedzieć, że teraz mi nie brakuje aktywności, bo właśnie to jest czas na nadrobienie takich zaległości w sferze online, no i przede wszystkim w promocji swojej działalności bądź pracy w działalności online, która też nas oczywiście obejmuje, myślę. Dzięki. To Filipie, to ty, bo zamieniłem kolejność, ale to bardzo proszę. Generalnie pierwszy raz słowo koronawirus usłyszeliśmy w styczniu i wtedy tak ani ja, ani podejrzewam nikt z nas nie spodziewał się tego, że przybierze on takie skutki. No i kiedy już na początku marca dowiedzieliśmy się, że dotarł do Polski, no wtedy wydaje mi się już zaczęło do nas docierać, że sytuacja będzie robiła się coraz poważniejsza, no i te szkoły zostaną zamknięte, no i pewnie też jakoś to nasze życie się zmieni. Myślę, że zmieniło się jedno. Zmieniło się na pewno to, w jaki sposób zaczęliśmy postrzegać formy, w jakich możemy generalnie się poruszać, bo do tej pory wydaje mi się tak bardzo może nie tyle, co nie docenialiśmy, natomiast nie używaliśmy tego internetu tak jak do tej pory. O ile mówi się, że my jesteśmy pokoleniem tym internetowym, komputerowym i w internecie spędzamy bardzo dużo czasu, o tyle dzisiaj myślę nie tylko my, ale także osoby zajmujące się różnymi branżami zauważyły, że naprawdę wiele rzeczy możemy przez internet. Możemy prowadzić konferencje prasowe przez internet, możemy prowadzić różnorakie spotkania i nie musimy wcale prowadzić działalności w zamkniętym pomieszczeniu, które wynajmujemy za jakieś tam pieniądze miesięcznie. Możemy w bardzo ciekawy sposób prowadzić dyskusję, chociażby tak jak teraz. Każdy jest z nas w swoim domu, no Waldek co prawda jest w miejscu pracy, no ale to jeden wyjątek, ale zobaczmy, jak możemy fantastycznie wykorzystać ten internet, no i poniekąd jest to zasługa tego, że poniekąd rząd zakazał nam siedzenie w domu i niewychodzenie w nieuzasadnionych przypadkach. Filipie, jeszcze mam taką propozycję, prośbę, to potem uzupełnimy u osób, które mówiła, żeby dopowiedzieć, jaką organizację, jaki typ działalności reprezentujesz, żebyśmy, bo były notki biograficzne, ale nie każdy może z widzów przeczytał, więc żebyśmy wiedzieli,
co jest tutaj? Tak, od prawie 2 lat jestem pełnomocnikiem Zarządu Regionu Lubelskiego Młodych Demokratów do spraw organizacyjnych. Od października zeszłego roku także pełnię funkcję radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, a od wielu, wielu miesięcy też jestem uczestnikiem wielu konferencji, paneli, na których staram się mówić i wyrażać swoje opinie na temat edukacji, aktywności społecznej młodych i jakby wypowiadam się i uczę tego, jak poradzić sobie jako młody człowiek w tym jakże fascynującym świecie. Dziękuję. Olu, mogłabyś też uzupełnić to do swojej odpowiedzi, jeszcze dodać taką? Oczywiście. Ja reprezentuję raczej taką grupę, która działa prospołecznie, wolontariaty, różnorodne też akcje, no i też działam od lat w Młodzieżowej Radzie, gdzie to wszystko właśnie się u mnie zaczęło. I pokrótce to tyle, a dzisiaj reprezentuję Lubelski Komitet Młodzieżowy. Dzięki wielkie. Ja, Kuba? Toż co, ja tutaj, jak Ola była przy głosie, to chciałem ją zapytać o jedną rzecz, co się wydarzyło. Mianowicie tydzień czy 2 tygodnie przed lockdownem planowałaś w Labiryncie spotkanie Amnesty International, które nie doszło do skutku, dlatego że... Tak, zgadza się. No, no. Mhm. To już wiemy wszystko. Dzięki. Kuba? Ja myślę, że podobnie jak Filip, w wielu panelach miałem przyjemność brać udział, zresztą również w Labiryncie. Również w tej kadencji jestem Radnym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, a dzisiaj przychodzę tutaj z jednej strony jako działacz społeczny, z drugiej jako reprezentant Federacji Młodych Socjaldemokratów w Lublin. Dzięki wielkie. No nie wiem, czy możemy teraz tak, żeby parytet utrzymywać? Nie wiem, Patrycja, czy ty byś teraz mogła powiedzieć? Czy przyszłaś? Jasne. No to przede wszystkim jak ogłoszona się zdarzyło tego, a marzyliśmy, że to jest to, co się dzieje, jest poniekąd straszne, myślę. I przede wszystkim po wydarzeniach z 1 kwietnia, gdzie zostaliśmy właśnie zmuszeni do siedzenia w domu. Większość młodych osób właśnie przeżywa pandemię raczej się może stresując, może tak powiem, tym, co się dzieje na świecie, tak myślę, takie jest, przynajmniej ja to tak odbieram. A ja teraz działam, myślę, że bardziej aktywistycznie, tak samo dla siebie, że tak powiem, ale również jestem radną w Młodzieżowej Radzie Miasta. Mm-hmm. Dzięki. To co, Hubert? Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Nazywam się Hubert, mam 20 lat i jestem działaczem społecznym, ale także politycznym. Będę tutaj reprezentował Wiosnę, której jestem koordynatorem w powiecie łęczyńskim. Mimo że mieszkam na terenie Łęcznej, to ostatnio jestem bardziej związany z Lublinem właśnie. I odnośnie tego lockdownu, bo ja już jestem studentem, a nie uczniem, jak większość osób na tej konferencji, to moje studia właśnie zawiesiły działalność bodajże to był 11 marca. I od razu po tym wróciłem do siebie, do Łęcznej, gdzie przebywałem kilka dni, po czym wyjechałem z Łęcznej na wieś, na której obecnie jestem, w okolicach Hrubieszowa, ponieważ choruję na cukrzycę typu pierwszego i osoby chorujące na cukrzycę są w grupie ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, więc ten wyjazd tutaj na wieś, który już trwa ponad miesiąc, jest właśnie spowodowany myślą o moim zdrowiu. A odnośnie działalności, to mimo że jestem zamknięty w czterech ścianach, chociaż tak nie do końca jest to prawdą, bo
mogę gdzieś tam sobie wyjść na pole czy do sadu, więc taka, można powiedzieć, ręka. Mimo, że nie mam teoretycznie pola do popisu w ramach mojej aktywności, to staram się być właśnie aktywny w internecie, gdzie prowadzę właśnie bloga. Tak już osobiście mówiąc, co mnie personalnie spotkało, to obecnie działam w pewnej sprawie, która po prostu nie powinna mieć miejsca, ponieważ jak już byłem na tym lockdownie, to narysowałem, znaczy no, nie narysowałem, amatorsko-graficznie przerobiłem herb gminy i powiatu łącińskiego i to spotkało się z ostrą krytyką w mediach, byłem pomawiany i aktualnie działam w tej sprawie, żeby po prostu pokazać, że osoby LGBT właśnie mają, nie powinny się bać wyrażać swoich myśli i że nie powinny być obrażane czy też pomawiane, co było w moim przypadku. Działam w tej kwestii, ale działam też w innych kwestiach, wypowiadam się na różne tematy i w internecie jest też właśnie dużo poetów. Dzięki wielkie. Dominiko? No to tak. Ja jestem licealistką w drugiej liceum miastem, więc na szczęście ominęły mnie te wszystkie sprawy z maturą. Reprezentuję tutaj Młodych Razem. Jestem od niedawna koordynatorką lubelskiego. I co mogę powiedzieć? Na pewno ta cała sytuacja dla niektórych była zaskoczeniem, dla niektórych nie, ale przede wszystkim wywołała taki trochę niepokój, właśnie taką niepewność o to, jak to się dalej potoczy, co będzie z maturami, z egzaminami, z planami, które wiele osób miało na te miesiące, jak na przykład jakieś urodziny i tym podobne rzeczy. No wprowadziło to po prostu taką niepewność o kolejny dzień, o to, jak będzie wyglądał i czy w ogóle są jakieś szanse na to, żeby się z kimś spotkać. Ale też wiem nawet po znajomych, że niektórzy bardzo dobrze ten czas wykorzystali. Moja znajoma z Warszawy chociażby założyła akcję Korona Bajki z pomocą kilku osób i bierze czy mnie udział, więc na pewno da się ten czas wykorzystać dobrze. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. To jeszcze będzie okazja, już jak będziemy rozwijać dyskusję, to jako prezentacja. Dzięki wielkie. I jeszcze w takim razie Janek, bardzo proszę. Tak, ja reprezentuję dzisiaj Federację Młodych Socjaldemokratów, natomiast jeśli chodzi o ten lockdown i skutki go, to mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, bo ja ani nie jestem uczniem, ani nie jestem studentem. To dlatego, że zrobiłem sobie rok przerwy, jestem muzykiem, więc też kontakt z nauczycielami czy z profesorami jest też niezwykle utrudniony, bo w normalnej rzeczywistości po prostu człowiek pójdzie do profesora i zagra u niego, on mu powie, co jest nie tak. No w tej sytuacji, no przez Zooma oczywiście super się rozmawia normalnie, ale przy graniu na instrumentach no nie ma opcji, żeby to było dobrze słychać. Więc to jest faktycznie utrudnione i musimy sobie radzić z jakimiś nagraniami ewentualnie wysyłanymi czy coś. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, znaczy nawiązując, mówiąc jeszcze o stosunku młodych ludzi do tego wirusa, też warto zaznaczyć, że na początku wszyscy go bagatelizowali strasznie, nikt w ogóle nie zdawał sobie sprawy, wszyscy myśleli, no tak, tu w Chinach jest, to daleko, nigdy to do nas nie dotrze. Dla wielu ludzi to było w ogóle śmiechu warte, ten koronawirus. No a później się okazało, że jednak jest poważniej. I nawet przy tych 60 zarażonych, gdzieś koło tego wprowadzali te zamknięcia szkół i tak dalej, to też ludzie się łapali za głowę i się zastanawiali, no ludzie, tylko 60 przypadków, to po co to zamykać? No, to będziemy o tym później rozmawiać oczywiście, dlaczego to zamknęli czy nie, ale no to tyle w sumie chciałem powiedzieć. Dzięki. No to już wszyscy wiemy, kto jest kto i generalnie mam takie wrażenie, że znaczy no bardzo znaczy, no podchodzicie, znaczy dużo się dzieje, tak, z tego co mówicie. Znaczy jesteście bardzo zaangażowani, jakby to zamknięcie wam nie przeszkadza, tak, no kontynuujecie
swoje różne aktywności, czy je rozwijacie, to takie może pytanie troszkę prowokacyjne, ale o co teraz trzeba walczyć? Znaczy, czy zmieniły się, znaczy, czy ta sytuacja zmieniła po prostu problemy, czy po prostu kontynuujecie to, co było tematem waszego zaangażowania przed zamknięciem? Czy jednak sytuacja spowodowała, że są inne stawki w tej chwili i o co innego trzeba jakby zredefiniować misję swojego działania? No chociażby wybory, prawda? Nie wiadomo, no przecież na początku roku żyliśmy wyborami prezydenckimi, prawda? I na pewno każdy, kto był związany z jakimś ugrupowaniem politycznym, no myślał o swoim kandydacie, prawda? No w tej chwili sytuacja jest co najmniej dziwna, bo kampania nie jest zawieszona, ale też nie może być prowadzona, prawda? Nie wiadomo, kiedy te wybory tak naprawdę będą, chociażby jeden tylko z przykładów. No z drugiej strony mamy wrzucane tematy, prawda? To, co w zeszłym tygodniu się działo w związku z ustawą antyaborcyjną chociażby, to jak wy teraz w takiej sytuacji definiujecie po prostu zadania dla siebie? Także to już prośba, teraz zgłaszajcie się, dobra? Może tak jak mówiliśmy przez czata, jeżeli ktoś chciałby... No. O, Kuba, dobra. Mhm. Tak, Edwinie, dobrze, że to pytanie padło, bo myślę, że to, co się wydarzyło, to znaczy ten lockdown, i tu już chcę poruszyć sytuację, która miała miejsce w ostatnich dniach, i to na pewno doskonale, aż za bardzo obeznani z nią są tutaj obecni, na przykład Patrycja, Ola czy Filip, tak? Dlatego, że no, mieliśmy tę nieprzyjemną niestety sytuację, czy nieprzyjemny zatarg z ludźmi, którzy sprzeciwili się działaniom Młodzieżowej Rady Miasta w sprawie ustawy antyaborcyjnej, tak? I my zobaczyliśmy wtedy, że to środowisko, którego my na co dzień nie widzimy, dlatego że ci ludzie często nie widzą tego, co my robimy, nie żyją tym, co my. Teraz w internecie mają dostęp do wszystkiego, co my piszemy, tak? To znaczy do całej naszej aktywności. I to uaktywnienie się środowisk skrajnie prawicowych, które nas bardzo atakowały, no, doskonale obnażyły pewne schematy, które niestety występują wśród nas, młodzieży. To znaczy, że niektórzy z nas się jak diabeł święconej wody boją podejmowania tematów tabu, tematów kontrowersyjnych, które mogą wywołać sprzeciw tych właśnie agresywnych środowisk. I myślę, że tutaj tak naprawdę, o ile te pewne priorytety się nie zmieniły, to znaczy nadal walczymy o to, o co walczyliśmy, o tyle trzeba zauważyć, i to odpowiadam na drugą część twojego pytania, że pojawiły się nowe problemy, których nie było do tej pory. To znaczy nagle wszyscy, którzy pracują w zawodzie, chociażby kelnerki, szewcy, niekiedy tracą źródło utrzymania, tak? I trzeba się zająć tym, żeby tym ludziom jakoś pomóc, a tych pieniędzy podobno nie ma, podobno są. Firmy oczekują wsparcia, prywatne osoby i fundacje włączają się w zaopatrzenie medyczne, a ludzie nadal nie wiedzą, jak związać koniec z końcem. I to też jest priorytetem, żeby nie zapomnieć o tej takiej zwykłej naszej ludzkości w tym wszystkim, bo to jest problem, z którym no, ja spotykam się po raz pierwszy w życiu, żeby kraj niemalże stanął w miejscu. Nigdy wcześniej nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przez miesiąc praktycznie nikt nie wychodził z domu, tak? To są nowe wyzwania, na które musimy znaleźć optymalne rozwiązanie. Mhm. Ekstra, dzięki. Boże, tak, bo tu już mam zgłoszenia, żeby też zachować pewną dynamikę, to będę troszkę mieszał, to znaczy poproszę teraz Patrycję, dobrze? A potem będzie Hubert. Także troszkę będę łamał tę kolejność, ale żeby była też zmienność. Także Patrycja, bardzo proszę. Jeśli chodzi o aktywizm taki polityczny, to ja ostatnio wycofałam się ze stricte partyjnego aktywizmu, ale niewątpliwie ta cała kwarantanna i cała pandemia wywołała wielki szok, bo, no, między innymi dlatego, że kandydaci na dobrą sprawę nie mogą się reprezentować, nie mogą jeździć i rozmawiać z ludźmi. No, na dobrą sprawę jedyny kandydat, który coś może zrobić, że tak powiem, jest to kandydat, który jest aktualnym prezydentem. Tak to odbieram. I niewątpliwie jest to bardzo trudne dla wszystkich kandydatów i bardzo ciężko, myślę, teraz
doprowadzić albo przekonać swoich wyborców, przekonać wyborców, żeby właśnie oddali głos na daną osobę, na danego kandydata, ponieważ właśnie bardzo trudno to zrobić, ponieważ no, przez internet to nie dotrze do wszystkich, jak wiadomo. Nie każdy korzysta na przykład z Facebooka, więc jest to teraz bardzo trudne i kandydaci nie mają równych szans po prostu. Mm-hmm. Dzięki. Hubert, zgłaszałeś się. Ja chciałem powiedzieć, że te najbliższe wybory, jeżeli mają zostać przeprowadzone w takiej formie, jak zapowiada rząd, to po prostu będziemy mieli do czynienia z farsą, a nie z wyborami. Bo to nie jest po prostu żadna demokracja i jeżeli prezydent Andrzej Duda wygrałby takie wybory, na pewno nie byłby szanowany, czy nie mówiąc, że teraz jest już mocno szanowany na arenie międzynarodowej. Ale takie wybory na pewno nie będą sprzyjały wizerunkowi Polski na terenie Unii Europejskiej czy też świata. To jest po prostu skandaliczne, że między innymi PiS chce zmusić państwową drukarnię do produkcji kart wyborczych bez żadnych umów, przetargów, podstawy prawnej ani wzorów kart. Chcą też przekupić listonoszy, przekupić w takim sensie, że zaoferować listonoszom wysokie premie za wybory kopertowe. A ostatnio w Krakowie jeden listonosz został zarażony koronawirusem i miał kontakt z 1000 ludzi. Więc takie wybory, jakby miały miejsce w Polsce teraz, to po prostu wybuch nagłych przypadków koronawirusa byłby znacznie większy i byłoby to jak właśnie w Bawarii, na którą powołuje się prawica, że tuż po właśnie tych wyborach korespondencyjnych liczba zgonów na COVID-19 zwiększyła się kilkukrotnie. Więc nie dość, że nie mamy do czynienia z demokracją, to jeszcze bawimy się życiem obywateli. To jest po prostu skandaliczne. Ale powiedz, co w takim razie możemy robić, prawda? Co na przykład jak ty, czy reagujesz na to poza presją swojego gniewu, tak jak teraz? Powinniśmy wprowadzić stan klęski żywiołowej i poczekać z przeprowadzeniem wyborów na najbliższy możliwy termin. Nie wiadomo, czy to może być jesień, czy to będzie za rok, no ale na pewno nie powinien to być 10 maja, bo to jest zdecydowanie za wcześnie i to jest zagrożenie dla życia obywateli. Mhm. W imię tego, że jak na razie Andrzej Duda i PiS jeszcze mają wysokie poparcie. Mhm. Dzięki, Dominiko. Jeśli mogę ci teraz, a potem Filip. No to ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o tę sytuację, która aktualnie jest dla właśnie osób, które cokolwiek coś robią w sferze takiej działania, to jeżeli mowa o polityce, to chyba najważniejsze w tym momencie jest sytuacja właśnie wyborców, którzy najnormalniej w świecie tracą pracę, bo często nie tylko pracodawcy każą siedzieć w domu i bardzo dobrze, ale zmniejszają pensje, to jeszcze często skracają umowy i często o tym słyszałam, że to się dzieje i mojej mamy, chociażby koleżanka z pracy, dostała skróconą umowę z powodu tej sytuacji. Więc moim zdaniem najważniejsze teraz jest po pierwsze to, żeby się skupić właśnie na takich osobach, które mają właśnie ten największy problem, czyli tracą jakiekolwiek dochody, a dopiero potem zajmować się wyborami, które, no jak już zostało wcześniej powiedziane, powinny zostać przesunięte, ale obywatele powinni być w tym momencie najważniejsi i to, żeby mieli za co żyć. I właśnie tyle, bo tu już większość była powiedziana. Mhm, dzięki wielkie. Teraz Kuba chciał chwilkę ad vocem do Huberta, także weź Kuba tam dożyć swoje. Tak, dosłownie pół zdania, Hubert, o ile wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wydaje się być rozwiązaniem optymalnym, o tyle musimy pamiętać o tym i tutaj zacytuję, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej każdemu, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie o odszkodowanie. I to jest o tyle problematyczna kwestia, że wypłata tych odszkodowań mogłaby sięgać kwot niewyobrażalnie wysokich. I
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej to też nie jest takie hop-siup. Ja staram się unikać swojej opinii na ten temat, bo nie jestem w stanie przewidzieć, jak właśnie wyglądałaby kwestia tych odszkodowań. Tak? Nie zdajemy sobie sprawy, jak największe firmy występowałyby o odszkodowania, a te przecież ponoszą milionowe straty i z czyich pieniędzy należałoby to spłacić. O tym warto pamiętać. Dzięki za uzupełnienie. Filip? Może najpierw zacznę od tego pytania, które zadałeś, czyli o co walczymy, bo de facto cele się nie zmieniły. Dalej musimy walczyć o to, żeby prawo było należycie przestrzegane, żeby ten najwyższy akt prawny, czyli konstytucja, była przestrzegana, żeby prawa człowieka, te najbardziej podstawowe, były poszanowane. I mimo tego, że jesteśmy zamknięci w domach, my nie mamy moralnego prawa, żeby siedzieć cicho. Co prawda nasza aktywność może tylko i wyłącznie w tym momencie być pokazywana w internecie, natomiast no, o kilku ważnych sprawach trzeba powiedzieć. Mówię o poszanowaniu prawa, no to warto tutaj się zatrzymać troszeczkę przy tych wyborach i tego, w jaki sposób rząd chce nam je zaproponować. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że konstytucja reguluje pewne terminy dotyczące terminów przeprowadzenia wyborów prezydenckich. 5 lutego marszałek Witek ogłosiła, że 10 maja odbędzie się pierwsza tura, 24 druga. No i nikt wtedy naprawdę nie przewidywał, że miesiąc później zostaną wprowadzone restrykcje, bo w Polsce pojawi się koronawirus. I tego tak naprawdę nie przewidywał rząd przez całe swoje 5 lat, nie przewidywał w ogóle, że jakikolwiek kryzys może się pojawić, bo wszystkie pieniądze, które ewentualnie mogłyby być zatrzymane po to, żeby właśnie gdy pojawi się taki kryzys, jak mamy obecnie, bo jest to naprawdę ogromny kryzys, przede wszystkim gospodarczy. Jeżeli zobaczymy, ile firm upada, ile jednoosobowych działalności gospodarczych, ile ludzi jest zwalnianych z pracy, bo pracodawcy nie mają pieniędzy, nie mają przepływu finansowego, żeby tym ludziom zapłacić, żeby utrzymać swoje firmy, to gdyby rząd racjonalnie gospodarował finansami, to być może dzisiaj ta decyzja o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, który powinien być już wprowadzony dawno temu, nie byłaby taka ciężka. Owszem, zgodzę się tutaj z Kubą, który mówił, że o tych roszczeniach. Tak, jest to prawda i że przy wprowadzeniu tego rodzaju stanu nadzwyczajnego ludzie mogą się ubiegać o te roszczenia. Natomiast no, rząd niebezpodstawnie przeciąga wprowadzenie tego stanu, ponieważ po prostu tych pieniędzy nie ma i przez te ostatnie 5 lat te pieniądze jak mógł, to mówiąc kolokwialnie, trwonił. Wracając jeszcze do wyborów, 10 maja one nie mogą się odbyć. One nie mogą się odbyć dlatego, że wybory są 5-przymiotnikowe. One są bezpośrednie, równe, powszechne, tajne. No i w przypadku wyborów prezydenckich większościowe. Natomiast trzeba się skupić na równości, bo nie każdy obywatel 10 maja w tej formie, którą nam proponuje PiS, czyli w wyborach korespondencyjnych, będzie mógł wziąć udział. Nie znalazłem wzmianki o obywatelach, którzy mieszkają za granicą. Oni nie wiedzą, w jaki sposób będą mogli oddać swój głos. Także obecnie tak naprawdę jesteśmy w pewnej takiej dziurze prawnej, dlatego że prezydent podpisał co prawda ustawę, która ministrowi aktywów państwowych, czyli Jackowi Sasinowi, dała pewne narzędzia do tego, aby wybory korespondencyjne przeprowadzić. O tyle tak naprawdę ta druga ustawa, która jeszcze leży w Senacie, która jakby jest tą wiążącą, która już będzie mogła pozwolić Sasinowi na odebranie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej do tego, żeby przeprowadzić wybory korespondencyjne, wydrukować karty do głosowania i prowadzić wszystkie te kwestie, które powinna prowadzić Państwowa Komisja Wyborcza przy wyborach. Trochę przedłużam, ale jeszcze tak to jest dosyć... Dosyć szeroki temat, więc postaram się już kończyć.
Dlaczego mówię, że wybory nie mogą się odbyć? Bo też one nie będą powszechne. One nie będą w stanie w racjonalny sposób odzwierciedlić tego, jak odzwierciedliłyby to wybory w formie tradycyjnej. O ile jestem zwolennikiem tego, żeby wybory korespondencyjne były wprowadzone na stałe, o tyle nie wyobrażam sobie sytuacji robienia wyborów korespondencyjnych tylko dlatego, że PiS w tym momencie ma wysokie poparcie z uwagi na to, że PiS tak naprawdę prowadzi tą politykę, która ma doprowadzić do tego, że wyjdziemy z kryzysu i tylko dlatego robię te wybory. Wybory w takiej formie 10 maja nie powinny się odbyć i trzeba zrobić wszystko, żeby te wybory odbyły się no jak najszybciej, ale dopiero w tym terminie, kiedy dla wszystkich głosujących, pracujących przy wyborach będzie to możliwe. Dziękuję bardzo. Ola? Ja już myślę, że wszystko wyczerpał tutaj Filip i nie mam nic do dodania. Okej, to Janek jeszcze się zapisywał w takim razie. Politycznie najważniejszy temat teraz, no bo tak naprawdę kampanii aktywnej nikt nie jest w stanie prowadzić, oprócz Andrzeja Dudy, no bo ktokolwiek zacznie mówić o czymś innym niż koronawirus, automatycznie zostanie skreślony z list jakichkolwiek wysokiego poparcia. Natomiast jeśli chodzi o te wybory i o te, co można zauważyć w internecie, że ludzie, którzy są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, do Andrzeja Dudy, którzy nawołują czasami do tego, żeby nie iść na te wybory i iść, oddawać tego głosu do tej skrzynki, żeby pokazać sprzeciw. No ja tu jestem akurat, nie popieram tej decyzji takich ludzi. Uważam, że to właśnie powinniśmy jak najbardziej ten głos oddać, chociaż te wybory no można spokojnie podważyć, jeśli chodzi o ich autentyczność, jeśli się odbędą, a zapewne tak się stanie. Ale PiS-owi o to chodzi, żeby opozycja do nich na te wybory nie poszła. No ja uważam, że powinniśmy być tą solą w oku Prawa i Sprawiedliwości i pokazać im, że tak naprawdę damy radę zwyciężyć jako cała opozycja, bo teraz już nie mówię o żadnym konkretnym ugrupowaniu tak naprawdę, bo żadne ugrupowanie konkretne nie jest w stanie w tym momencie przebić Prawa i Sprawiedliwości. Ale musimy walczyć chyba o to po prostu, żeby w ogóle druga tura mogła się odbyć, bo jak wiemy z wyborów z października łącznych głosów nie na Prawo i Sprawiedliwość było więcej. Więc technicznie myślę, że jest to możliwe, zobaczymy. Mam nadzieję oczywiście, że te wybory się nie odbędą 10 maja, że się odbędą jak najpóźniej, jeśli chodzi o zagrożenie wirusem, ale to tyle właściwie. Chodziło mi o to właśnie, żeby pokazać, że jesteśmy silni jako opozycja. Dzięki wielkie. Waldku, może ty teraz? Tak, ja chciałem się włączyć, bo wszyscy od ładnych paru tygodni koncentrujemy się na grze, którą toczy partia rządząca Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki. I właściwie jakby te nasze zachowania, te nasze rozważania koncentrują się wokół tych tematów, które oni proponują. I oczywiście wszyscy mamy mnóstwo argumentów za tym, żeby wybory się nie odbyły. Wiemy dlaczego powinny być przełożone, wiemy w jaki sposób to zrobić. Wszyscy to wiemy. Ostatnio znowu odwrócono naszą uwagę od różnych problemów, wrzucając temat ustawy antyaborcyjnej i znowu się kilkaset, nie wiem, tysięcy osób zaangażowało się w protesty przeciwko tej ustawie, czyli ciągle gramy w grę proponowaną przez rządzących. Ja bym chciał was spytać o to, czy
macie jakąś propozycję dla swoich rówieśników i rówieśniczek, jak można działać równolegle do tego, co rządzący, co politycy proponują. Bo zauważcie, zarówno rządzący, jak i opozycja jakby bawi się w grę, którą kieruje Kaczyński. Wydaje mi się, tak mi się wydaje, że wpadacie w taką pułapkę. Dlatego to pytanie, co możecie zaproponować rówieśnikom, jakie działania, które są w zupełnie innym kierunku? Dzięki, tu już Kuba i Ola już się zgłosili, czy jesteście gotowi też na to pytanie? Od razu podejmę, bo rozumiem, że się jeszcze zgłaszaliście też w dyskusji na poprzednie, więc jak najbardziej możemy kontynuować poprzedni wątek, ale też już uwzględniając to, co Waldek rzucił, więc Kuba. Tak, oczywiście, że tak. Ja jeszcze, momencik, jeszcze bym coś dodał, taką jedną rzecz, która wydaje mi się dosyć istotna, bo moje pokolenie ma właściwie przyszłość zdecydowanie gorszą niż nasi rodzice. Moja emerytura będzie zdecydowanie niższa od emerytury moich rodziców, a wasza przyszłość już jest po prostu koszmarna. Będzie jeszcze gorsza niż nasza. Także nie chcę straszyć, ale... Ale tak nie strasz, bo może sobie poradzą, wiesz, lepiej niż my to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Poczekaj, wiesz, oskubiam ciebie z twojej emerytury. No ale właśnie, no właśnie. Dobry, ja, Kuba, bardzo sobie, proszę. Jak sobie będą radzić? To znaczy padło to pytanie o to, co my możemy teraz robić, tak? Waldku, jeżeli chodziło ci o to, co my mamy do przekazania swoim rówieśnikom, jak działać, w jaki sposób. Ja chciałbym odnieść do tego, o czym troszkę mówił Filip, to znaczy, że rząd zawłaszcza sobie prerogatywy Państwowej Komisji Wyborczej, że te wybory będą miały mocno wątpliwy status i słusznie Filip to zauważył, nie będę tego dublował. Mi to się kojarzy bardzo źle, dlatego że w tym, co robi obecnie PiS, ja widzę niestety widzę postawy, jakie były promowane, nie wiem, przez Włodzimierza Lenina, tak, gdzie on mówił, bądźcie wzorowo bezlitośni. PiS nie liczy się już z niczym. I ja zauważyłem, że to, co ma obecnie miejsce, przekracza wszelkie granice i my nauczyliśmy się chyba z tym żyć, przestaliśmy na to reagować. Więc ja mam do moich rówieśników taką poradę, że jeżeli na scenie politycznej pojawia się tyran, jakim teraz możemy określić w cudzysłowie naczelnika państwa i ten tyran próbuje zawłaszczyć nasze obywatelskie swobody, to my musimy po prostu stanąć naprzeciwko niemu, tak? Jeżeli myślą, że mogą przepchnąć ustawę antyaborcyjną, bo nikt nie wyjdzie na ulicę, no to śmiechu warte, dlatego że my potrafiliśmy się zmobilizować w internecie i działać, więc ja mówię moim rówieśnikom, żeby wykorzystali to, że siedzą w domach, że nie mogą gdzie chodzić, do jeszcze większej aktywności, dlatego że wymaga to od nich wysiłku intelektualnego, natomiast mają zdecydowanie więcej wolnego czasu i mogą aktywnie działać. Ważne, żeby nie zapomnieć o tym, o jakie ideały walczymy, bo tak naprawdę to, jak my się zachowamy teraz, będzie stanowiło o tym, jaką Polskę zastamy za miesiąc, dwa czy pięć. Dzięki. Ola? No mnie tutaj zastanawia to, czy po wyborach obostrzenia będą bardziej rygorystyczne, czy to się zmieni, czy to na przykład nie jest żaden zabieg taki, żeby nas troszeczkę ostudzić i żeby później wszyscy właśnie poszli, wzięli udział w tych wyborach. No i co tutaj do młodych ludzi? To ja przede wszystkim polecałabym im baczne obserwowanie tego, co się dzieje w kraju i również łączenie się do akcji, bo tyle osób mówiło, że nie damy rady wyjść na ulicę tutaj właśnie z tą ustawą antyaborcyjną, a się udało. Wiele kobiet też i mężczyzn zostało ukaranych mandatami, no ale walka trwa nadal i pokazaliśmy, że naprawdę możemy dużo, nawet jak nas zamykają w domu i nawet jak nie możemy z niego wyjść. Dziękuję. Mm-hmm. Dzięki. Ktoś tutaj Waldkowi chciałby odpowiedzieć? Zapraszam. Mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć dwa słowa. Filip, tak, dobrze, zapraszam.
bo mam jeszcze, wydaje mi się, jedną receptę, aby do tego wszystkiego. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Bo nikt tak nie zrozumie drugiego młodego człowieka, jak inny młody człowiek. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie rozmawiając między sobą, a biorąc pod uwagę fakt, iż no, te nasze fizyczne relacje, gdzie nie możemy się spotkać fizycznie, no są ograniczone, no nie możemy zapomnieć o tym, żeby rozmawiać. To jest, wydaje mi się, rzecz oczywista. Natomiast na tematy ważne też trzeba rozmawiać. I jeżeli zdarzały się pytania do mnie, sam jestem osobą, która 10 maja by pierwszy raz głosowała i też takie osoby się mnie pytają, czy głosować. Ja odpowiadam w takiej sytuacji, że z jednej strony, jeżeli chcesz brać udział w wydarzeniu, które tylko przypomina wybory, to na własną odpowiedzialność. Ale z drugiej strony trzeba się nad tym zastanowić, jakie to będzie miało konsekwencje. Bo jeżeli nie skreślimy tego X-a na jednej karcie, a na drugiej karcie nie podpiszemy się swoim PESEL-em i podpisem, to istnieje jeszcze większa szansa na to, że przez kolejne 5 lat będzie urzędował prezydent Duda, co pewnie też miałoby swoje konsekwencje w postaci prawdopodobnie unieważnienia wyborów przez Sąd Najwyższy, nieuznanie tych wyborów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale może to na razie zostawmy, bo nie o tym w tym wątku mowa. Tylko i wyłącznie tłumacząc pewne schematy, które powinniśmy podejmować w dobie koronawirusa, jesteśmy w stanie osiągnąć jakieś efekty. Tak samo, jeżeli na przykład rozmawiamy o tej ustawie, projekcie ustawy obywatelskiej, czy to antyaborcyjnej, czy o zakazie edukacji seksualnej, młodzi o tym chcą rozmawiać i młodzi wymieniają się między sobą poglądami na temat, czy te ustawy powinny wejść w życie, jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego. No i niestety też przy tym wątku trzeba też wspomnieć o tej rozmowie, która ma bardzo negatywny wydźwięk, czyli o fali nienawiści, fali hejtu, które do debaty publicznej się wplotł. Więc rozmowa, tak, ale rozmowa na poziomie, na podstawie merytorycznych argumentów, a nie jakichś haseł wydumanych i jeszcze na dodatek obraźliwych. Moment, przepraszam. Kuba chciał dopowiedzieć, a potem Janek się też zgłosił, także zapraszam. To Kuba, to bardzo proszę. Ja tak chciałem dopowiedzieć, bo w zasadzie chciałem się w tym swoim wywodzie o tym, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy, odwołać do pewnej postaci historycznej, która najlepiej pokazała, że będąc młodszą osobą od nas można mieć bardzo dużą odwagę. Konkretnie ostatnio miałem przyjemność, o ile można tak nazwać, raczej bardzo emocjonalne doświadczenie, mianowicie zapoznałem się z zapiskami Anne Frank, które zapisywała, mając kilkanaście lat, kiedy rozpoczął się ten nazistowski terror i kiedy ją i jej rodzinę zaczęły spotykać represje, że ta dziewczyna swoim postępowaniem wtedy, pisząc ten notatnik, zostawiła pewne świadectwo, które my wspominamy do dzisiaj. I gdyby nie to jej zachowanie, niepozorne, bo przecież czymże był wtedy pamiętnik, czymże był notes, kilka kartek zapisanych ołówkiem, a jednak to stanowi o tym, jak my postrzegamy wtedy wydarzenia tamtych dni. I to stanowi dla mnie taką trochę inspirację. Jeżeli teraz młodzież potrafi w internecie siedzieć i plesiak piekarski na mękach, że my nie możemy nic robić, nie mamy możliwości, a pan policjant to nas spisze, bo może i nie ma co dyskutować, nie ma co walczyć. Myślę, że jak najbardziej teraz jest czas, żeby walczyć i teraz jest czas, żeby stawić opór temu, co się dzieje. I bardzo się cieszę, że tutaj jest tyle aktywnych osób z różnych środowisk, bo pokazujemy ludziom, którzy nas oglądają, że warto działać, że można to robić i na odległość. I to takie gwoli uzupełnienia tego mojego wywodu, bo jednak chciałem się na to powołać, a właśnie wpadło mi to do głowy. Dzięki. Janek?
No ja tu myślę, że spostrzeżenie takie jak wszyscy, czyli jeśli chodzi o aktywizację młodych, czyli porady dla rówieśników, no to jest oczywiście internet, bo no spotkaliśmy się ostatnio właśnie z tą ustawą antyaborcyjną między innymi, czy też kontrowersyjną dla niektórych ustawą o uczestnictwie dzieci w polowaniach, czy innych tych projektach obywatelskich. No i faktycznie nie możemy wychodzić na ulicę i nie możemy protestować, to jest na pewno duży problem, ale myślę, że właśnie internet jest tym rozwiązaniem. Oczywiście nie pokazuje to tej skali problemu, bo nie blokujemy realnie na przykład miejsca pod Sejmem czy jakiegoś dużego placu, tylko piszemy jakieś petycje i tak dalej, ale nadal wydaje mi się, że to powinien być znak dla rządzących, że nie ma na to naszej zgody i myślę, że prędzej czy później jednak może im się to odbić, bo teraz oczywiście mają władzę i dążą trochę do zatracenia. Nawiązując jeszcze do wyborów, szczerze mówiąc, bo jest to gorący temat jednak, że no chcą za wszelką cenę zdobyć władzę, może im się to nie udać. A jeśli im się to uda, to no, możemy się liczyć na przykład z takimi kartami, kiedy Jacek Sasin uruchomi swoje drukarki do list. Możemy się liczyć z takimi przykładami, jak były w 1933 w Niemczech. To jest oczywiście trochę abstrakcyjne, ale gdzie było głosowanie pierwsze w III Rzeszy i było pytanie, czy jesteś za partią Adolfa Hitlera, tak czy nie. Nie było żadnej innej odpowiedzi. No mam nadzieję oczywiście, że nie dojdzie do czegoś takiego. Ale wracając właśnie, no proponuję jednak aktywizować się w internecie, tworzyć petycje, tworzyć takie panele dyskusyjne, takie jak teraz rozmawiamy, udostępniać to, pisać do jakichś gazet i tak dalej. Też super ze strony polityki, że chce się w coś takiego zaangażować. Dzięki, Hubert. Ja tak krótko, ale też mocno metaforycznie, bo chcę powiedzieć ludziom, żeby nie bali się wyrazić sprzeciwu wobec czegokolwiek. Ta metafora ma polegać na wierszu Martina Niemöllera, który myślę, że idealnie oddaje nasze współczesne czasy, tylko że w innej nieco formie. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. I jeszcze chciałem dodać, że właśnie na początku sporo osób śmiało się na przykład z działań Komitetu Obrony Demokracji, która starała się o nieupolitycznianie Trybunału Konstytucyjnego. I ci ludzie mieli odwagę zaprotestować, wiedzieli, co się stanie, a jednak to się stało, bo mimo wszystko w społeczeństwie było sporo ludzi takich, jak w tym wierszu. Tyle chciałem dodać. Dzięki. Ja chciałem dorzucić takie pytanie teraz jeszcze, bo tu na razie mówicie właśnie i zachęcacie do tej aktywności i też pokazujecie, że można działać, a na kogo możecie liczyć, tak jak ty w waszej praktyce, na jakie instytucje, na jakich ludzi, na przykład na ile, no jeżeli tutaj na przykład przedmiotem waszego oporu jest to, co proponuje partia władzy, na ile na przykład możecie liczyć na jakieś lokalne poza swoimi środowiskami bezpośrednimi, z którymi jesteście związani, nie wiem, na przykład instytucje kultury, miasto, w którym funkcjonujecie, na ile na przykład samorząd jest partnerem, a na ile jest też jakimś rodzajem przeciwnika. Jak wygląda ta taka przestrzeń, w której no, na przykład budujecie sojusze jakieś, żeby osiągnąć i na kogo możecie liczyć? Szkoła, nauczyciele na przykład, prawda? Kim są w takiej sytuacji? Ja myślę, jeśli mogę powiedzieć, no, zapraszam. Ja myślę, że w
w życiu codziennym bardziej widzimy to, że szkoła nas wspiera, bo do tej szkoły chodzimy, możemy bezpośrednio porozmawiać z nauczycielem. Teraz, no niestety, no, jesteśmy często sami i musimy jak Muhammad Ali na ringu walczyć o te swoje ideały, pomimo tej ciężkiej sytuacji, nie ustępować w tym, co my robimy i nie załamać się tym, bo to jest dla wielu sytuacja niekomfortowa, tak? Wiele osób przecież odczuwa trudne skutki tego, że ich rodzice nie mogą pójść do pracy, tracą te miejsce zatrudnienia, przez co tracą źródło dochodu. Myślę, że na pewno wsparciem jest dla nas to najbliższe otoczenie, ale z drugiej strony wsparciem musi być dla nas też rząd. I już kto tutaj jest zorientowany jakkolwiek w wiedzy historyczno-ekonomicznej wiedzieć będzie, że ten model neoliberalny, kiedy ludzi zostawia się samymi sobie w czasie kryzysu, się nie sprawdza i już od czasów Franklina Delano Roosevelta z kryzysem należy walczyć aktywną polityką fiskalną i to powinno robić państwo, tak? I oczywiście możemy liczyć na wolontariat, ale też nie możemy oczekiwać, że każdy będzie, nie wiem, Matką Teresą z Kalkuty, która będzie pomagać wszystkim ludziom za darmo, gdzie sama nie może zaspokoić własnych potrzeb. I ja bym mimo wszystko starał się tworzyć przestrzeń dla młodych, dzięki której będą mogli te swoje potrzeby zaspokajać, bo przypominam, jest koronawirus, ale nadal mamy inne choroby. Nadal mamy choroby jak depresja, ludzie, którzy potrzebują rozmowy z psychologiem, a tego nie mają, tak? A co z zawodami, które znowu potrzebują tej pomocy, a my zostawiamy ich samemu sobie, tak? Ja przypominam, że to nie jest tak, że ten koronawirus tyczy się tylko, powiedzmy, młodzieży, która siedzi w domach, tak? Ale mamy masę zawodów, która mimo wszystko jest teraz na lodzie, tak? Jest wystawiona, bo przecież ludzie nie chodzą do restauracji, no to z czego ma się wyżywić chociażby szef kuchni, tak? Ludzie, nie wiem, rzadziej korzystają teraz z rozpraw sądowych, więc trzeba też znaleźć alternatywę dla prawników. I myślę, że nie powinniśmy tak skupiać się egoistycznie na sobie, bo my paradoksalnie w tej całej sytuacji mamy najlżej, dlatego że my siedzimy w domu, mamy e-learning, a ja też chciałem powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że musimy jako młodzież zaoferować to, co możemy innym ludziom, żeby ich wesprzeć w tych trudnych chwilach. Dzięki. Ola, a potem Filip, Hubert i Janek. A to już zmienił, bo Agata też jest. Dobra, to w takim razie Ola, bardzo proszę. Ja też uważam, że właśnie koronawirus sprawi to, że my będziemy obojętni na to, co się faktycznie dzieje. Na to, że codziennie ludzie umierają na nowotwory, na to, że dzieci nie mają równych szans, nie mają dostępu do komputerów w domach dziecka między innymi, nie ma zapewnionych w wielu miejscach tych podstawowych rzeczy, które są potrzebne. Myślę, że też wiele osób po powrocie do normalności, myślę, że no już innej tej normalności, będzie miało przede wszystkim problem z nadgonieniem materiałów. Tutaj będą nam się odzywać liczne korepetycje, rodzice będą wydawać na to pieniądze, bo nauczyciele też będą, mi się tak osobiście wydaje, biec tym materiałem. Ja na szczęście nie jestem tegoroczną maturzystką, bo poszłam do technikum, jestem w trzeciej klasie, ale no mnie osobiście przeraża ten fakt, bo ja nie potrafię się zmotywować tak samo do tej nauki, nie potrafię się też przyłożyć. No i też tak jak wspomniałam, będziemy zapominać o tych, którzy mieli wcześniej problemy, którzy mieli problemy psychiczne, wzrośnie przede wszystkim liczba samobójstw i innych właśnie rodzaju takich zachowań. No i przede wszystkim myślę, że po koronawirusie gabinety psychologiczne będą ciągle oblegane przez ludzi, ponieważ no, będziemy mieć problemy psychiczne, bo ja na przykład widzę, jak mi brakuje tego drugiego człowieka, otoczenia, no i przede wszystkim moich przyjaciół. Taka rozmowa przez internet niby coś daje, ale no, też uważam, że jednak fajnie się zobaczyć. No ale też to jest taką naszą próbą, która pokazuje, że my przeżyliśmy właśnie tego koronawirusa, że może jakoś wrócimy. No ale zanim wrócimy, myślę, że będzie wiele, wiele kroków właśnie, żeby walczyć o to, co miało się kiedyś i o to, żeby właśnie powrócić do tego nowego świata, który myślę, że powstanie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Już teraz poproszę Filipa, ale dorzucę pytanie od widza, więc może też przy okazji, to widzicie wszyscy, ale przeczytam głośno.
Czy obecne środki mające na celu zapobieganie zarażeniom proponowane i wprowadzane przez rząd są wystarczające, a może za małe? Także Filip również, jeżeli masz ochotę, to zmierz się z tym pytaniem, ale też nie musisz. Możesz po prostu... Tak, znaczy zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze odniosę się do tej wcześniejszej tezy i też odniosę się do tego, co Kuba powiedział a propos pomocy rządu. Taka jedna myśl przyszła mi na ten temat. Czytam, że w Niemczech każdy przedsiębiorca otrzymuje wsparcie minimum 15 tysięcy euro. I jest to datek, którego oczywiście nie muszą zwracać i jak tylko rząd niemiecki może pomóc tym, którzy się przyczyniają do rozwoju gospodarki Niemiec, tak to czyni. W Polsce przedsiębiorca może co najwyżej wystąpić o pożyczkę, chociaż teraz już chyba ta nowelizacja tej tarczy, już której z kolei mówi o tym, że i tak, że 5 tysięcy może dostać bez potrzeby zwrotu, no ale jak sobie tak przeanalizujemy wszystkie wydatki przedsiębiorców, to myślę, że wyjdą na tej pomocy jak zabłocki na mydle. I jeszcze a propos też wsparcia, odniosę się tutaj do szkoły i do tego, w jaki sposób też to wsparcie szkoły czy nauczycieli wygląda. Ja myślę, że to jest bardzo duży czas próby generalnie dla polskiej oświaty. Dla takiej potrzeby zrozumienia zarówno ucznia przez nauczyciela, jak i nauczyciela przez ucznia. I wydaje mi się, że to powinno działać w dwie strony, biorąc pod uwagę, że znajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości. Technika w tym momencie tylko i wyłącznie podtrzymuje tą naszą edukację. Co do pytania odnośnie środków, które nasz rząd wprowadza. Z jednej strony te obostrzenia są konieczne. Oczywiście nie wszystkie moim zdaniem, bo na pewno pewna izolacja społeczna jest niezbędna, bo tylko w taki sposób można ograniczyć to ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Natomiast jeżeli przeanalizujemy sobie wszystkie te obostrzenia, które w ostatnim czasie były wprowadzane, no to pewne moim zdaniem są bardzo wątpliwe. Wczoraj rząd postanowił otworzyć na nowo lasy i parki i zezwolił obywatelom i obywatelkom na to, aby mogli spacerować, bo minister zdrowia otrzymał opinię, też nie wiadomo skąd otrzymał tą opinię i kto ją przygotował, że spacerowanie wpływa pozytywnie na naszą psychikę. W takim razie ja się tak zacząłem zastanawiać, czy minister zdrowia jako profesor nauk medycznych nie był tego świadomy, zanim otrzymał taką opinię, dlatego że wielokrotnie się mówi o tym, że wyjście na dwór i zaczerpnięcie świeżego powietrza, oczywiście w odpowiednich warunkach, nie podczas niegromadzenia się, samodzielne pójście, przejście się czy do parku, czy do lasu, gdzie tego świeżego powietrza jest więcej, zdecydowanie korzystniejsze jest na nasze zdrowie, aniżeli siedzenie 24 godziny w domu. Także zaczęliśmy tą rozmowę od takiej mocnej tezy Waldka, areszt domowy dla osób poniżej 18 roku życia. Przez 20 dni młodzi ludzie przed 18 byli zamknięci w domach. Ja miałem tą niewątpliwą przyjemność przez 10 dni być w tym przysłowiowym areszcie. Potem już wiek pozwoli mi na to, żeby wyjść z domu. Natomiast z jednej strony staram się to rozumieć, dlatego że można by stwierdzić, że to właśnie młodzi ludzie mogą bagatelizować ewentualne obostrzenia i przykład włoski to pokazuje. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę na to, że naprawdę u wszystkich, niezależnie od wieku, pojawiła się ta świadomość, jakie ogromne ryzyko niesie ze sobą zarażenie się koronawirusem. Myślę, że każdy zwrócił uwagę na to, żeby jak najmniej przebywać w miejscach,
takich, które mogą wpłynąć na to, że się zarazimy. Więc czy zakaz wyjścia osób poniżej 18 roku życia był dobry? Wydaje mi się, że nie do końca. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie jest starsza osoba, która wychowuje to dziecko. No i ta starsza osoba z uwagi na to, że też jest w tej podwyższonej grupie ryzyka, nie może wyjść z domu. A osoba poniżej 18 roku życia też nie może wyjść z domu, dlatego że według rządu tak powinno być. No i kto do tego sklepu pójdzie? Trzeba prosić kogoś obcego, tak, ewentualnie rodzinę, ale też to jest bardzo niekomfortowe. No już to się skończyło, teraz tylko do 13 roku życia samodzielnie nie można się poruszać. Zatem próbując też jakoś w takim jednym zdaniu zawrzeć odpowiedź na to pytanie, takim podsumowującym, izolacja i pewne obostrzenia jak najbardziej są one niezbędne, natomiast trzeba się zastanowić, czy rząd na pewno racjonalnie podchodził do wprowadzania tych obostrzeń, a teraz czy racjonalnie podchodzi do zwalniania z tych obostrzeń. Dlatego, że my nawet nie jesteśmy jeszcze prawdopodobnie w piku tych zachorowań, a już rząd zapowiada, że prawdopodobnie od początku maja zaczniemy powoli wracać do tej nowej, no co prawda normalności, ale zaczniemy, że w połowie maja już będzie praktycznie tak samo jak było, no jeszcze też nie do końca, ale już bardziej niż było do tej pory. A wiele ekspertyz pokazuje, że pik będzie dopiero w czerwcu. Zatem też zastanawiam mnie, czy na pewno dobrą drogą idzie rząd Morawieckiego, minister zdrowia, kierując się jakimiś tam swoimi czy opiniami, czy ekspertyzami w tym takim trochę zamykaniu obywateli, bo szczerze powiedziawszy, trzeba czasami z taką, może nie tyle gracją, co z takim wyrachowaniem też myśleć na tematy generalnie postępowania. I na pewno trzeba racjonalizować pewne zachowania i myśli. Dzięki wielkie. Mam już teraz taką prośbę, bo teraz będzie Dominika, potem Hubert, Janek i teraz tak, bo mamy ostatni kwadrans, także prośba też o kondensowanie już wypowiedzi, dobrze? O takie puentowanie, żebyśmy nie przyciągali, to możemy parę minutek, ale starajmy się utrzymać ten reżim czasowy. Także Olu, bardzo proszę. Znaczy Olu, Dominiko, przepraszam. No to zgodnie z prośbą, ja szybko. Przede wszystkim trzeba było spojrzeć na to, jak nagłe było ucięcie tego jakiegokolwiek wychodzenia z domu. Że to niby było zapowiadane, ale jednak są osoby, które były w takiej sytuacji, że będąc niepełnoletnimi musiały mieszkać same i nikt na ten problem nie zwrócił żadnej uwagi. To, że są osoby młode z chorymi rodzicami, którzy na przykład nie są w stanie wyjść z domu, albo osoby, których rodzice pracują cały czas za granicą i mieszkają na stacjach. Na to nikt nie zwrócił uwagi. Tak samo jak teraz nie zwraca się właściwie uwagi na to, że przez długi czas tego bardzo ścisłego zamknięcia, co swoją drogą bardzo wyglądało na takie bardzo paniczne robienie czegokolwiek, bo jak to już wcześniej zostało powiedziane, no wyglądało to na dosyć nieprzemyślane akcje. Tak jak teraz bardzo szybko i bardzo nagle to wszystko jest wycofywane powoli. Tak jak imprezy masowe były przestawiane na dosłownie bardzo szybko, jak wyszła informacja, że są niedozwolone, to zostały przestawione na jakiś miesiąc później. Z pewnością mogło się to udać, ich zdaniem. Chodzi o to właśnie, że niby dzięki temu nie mamy sytuacji jak we Włoszech, ale jednak mimo wszystko to wszystko było zbyt agresywnie wprowadzane, a teraz zbyt agresywnie cofane i po prostu źle wpłynęło na wiele osób. Po prostu dużo potrzeb nie zostało w tym uwzględnionych i zignorowanych. Dzięki wielkie. Hubert? Na początku tej rundy padło pytanie, czy samorząd jest przyjacielem, czy wrogiem w trakcie tej pandemii.
Ja odważnie i śmiało stwierdzę, że samorząd w mojej gminie jest niestety wrogiem, bo bardzo źle reaguje na to, co się dookoła nas dzieje. Między innymi w trakcie tej epidemii mieliśmy nadzwyczajną sesję Rady Miasta, w której podwyższano opłaty za gospodarowanie odpadami. Czy mówisz o Lublinie, czy o jakim o Lublinie? Łęcznej, przepraszam, nie wspomniałem. Tak, samorząd to jest konkret. Przepraszam, nie wspomniałem, mea culpa, więc właśnie w Łęcznej. I była ta sesja Rady Miejskiej nadzwyczajna, w której przeprowadzono podwyżki opłat za śmieci. W okolicznych wsiach i gminach rozdaje się maseczki, a w Łęcznej maseczki dostali tylko urzędnicy. A sam burmistrz przez pierwszy miesiąc epidemii w ogóle jakby powiedzieć nie wspominał nic na temat tego, na temat pandemii. I po miesiącu, na początku kwietnia, napisał, że po prostu mamy koronawirusa. Czyli tak jakby tytanizm intelektu, że tak powiem. I po prostu jestem zawiedziony tym, jak moje miasto radzi sobie właśnie z tą epidemią i chciałem właśnie ten żal tutaj wyrazić, nagłośnić w lekki sposób. Dziękuję. Dziękuję. Teraz Ola, ale od razu też mamy nowe pytanie od widza, więc może podrzucę je, może też będziesz chciała się już z nim zmierzyć, niezależnie od tego, co planowałaś powiedzieć. Jasne, oczywiście. Odpowiem też na pytanie. Działania samorządów szkolnych, studenckich, działania razem, wspierania się wzajemnie społeczności szkolnej, klasowej, wpływania na rozwiązywanie problemów szkolnych czy społecznych. Czy to jest czas na działalność samorządów, tworzenia nowych standardów samorządności szkolnej, rozwijania jej? To Olu, bardzo proszę. Dobrze, to tak. Mi się przede wszystkim wydaje, że to jest dobry moment, żeby właśnie te samorządy działały, samorządy uczniowskie, jak i studenckie, jak i inne właśnie takie organizacje szkolne, bądź na szczeblu wyższym edukacji. To jest moment, żeby zacząć też działać w social mediach, to jest też właśnie moment, żeby zaplanować swoje przyszłościowe zadania, żeby usiąść i przedyskutować to, co było, żeby wszyscy mogli dać sobie jakiś feedback. No i uważam, że tu przede wszystkim przewodniczący samorządu powinni za to odpowiadać, a także opiekunowie, że to oni właśnie powinni zachęcać tych młodych, żeby nie zwalniali i żeby wprost edukowali się o tych samorządach, żeby brali udział w różnorodnych szkoleniach, których naprawdę jest teraz masa, wiele fundacji je prowadzi, można się naprawdę świetnie dokształcić. Ja też uczestniczę prawie codziennie w jakimś właśnie takim szkoleniu, które ma za zadanie właśnie poprawić moją samorządność i decydowanie grupą. No i właśnie też myślę, że to jest taki moment, żeby zobaczyć, czy jesteśmy też w stanie funkcjonować na odległość w tym samorządzie, czy potrafimy coś zaoferować naszym uczniom, czy możemy się informować wzajemnie, czy możemy też ich pytać, czy wszystko u nich dobrze i czy radzą sobie właśnie z tą domową edukacją. No i tutaj też dodatkowo chciałabym powiedzieć, że mnie przeraża fakt, jak teraz ludzie się rzucili do tych sklepów, kiedy te obostrzenia zostały troszeczkę zdjęte, bo naprawdę w żadnym sklepie, w którym ostatnio byłam, bo robię właśnie zakupy starszym osobom, seniorom, nikt już nie patrzył, czy wchodzą 3 osoby, czy wchodzi 15 osób na raz, nikt nie pilnuje. Kiedyś było po 5 wózków przy wejściu do sklepu, teraz jest tych wózków już, mi się wydaje, że 40 co najmniej, taki standardowy komplet sklepowy. No i też bardzo mnie martwi fakt, że wiele seniorów nie korzysta z tygodni 10-12, bo to jednak bardzo uważam, że uderza w młode osoby, bo ja wielokrotnie też bym chciała pójść kupić coś właśnie do sklepu o tej porze mojej podopiecznej, no ale nie mogę, no bo są godziny dla seniorów. A też uważam, że ja idąc do tego sklepu bronię tą seniorkę przed tym zagrożeniem, a dodatkowo też seniorzy nie rozumieją, że nie powinni wychodzić z domu, tak z własnego doświadczenia widzę, bo wielokrotnie się zdarzało, kiedy to ja miałam zrobić zakupy seniorom, oni chcieli iść ze mną i w ogóle nie widzieli jakiegokolwiek zagrożenia dla swojej osoby, nie wiedzieli tego, że w ogóle mają taką pomoc, z której mogą właśnie skorzystać i bezpiecznie siedzieć w domu i właśnie się nie narażać. Dziękuję. Dzięki. Janek, no twój czas trochę poczekałeś, ale przepraszam. Ale doczekałem się. Ale się doczekałem. Tak, ja jeszcze odnośnie tego pytania o tych środkach mających na celu zapobieganie zarażeniom. No tutaj w nawiązaniu trochę do Oli, zgadzam się z nią, że te różne jednak te obostrzenia uważam, że są jednak słuszne
I tak jak tutaj ktoś zauważał, że pewne rzeczy nie były brane pod uwagę przez rządzących, o tyle z moich ust może zabrzmi to dziwnie, jeśli będę bronił rząd, zwłaszcza, że jestem w znacznej opozycji co do niego, ale jednak no, spotykamy się z nieprawdopodobną sytuacją. No, nie było takiej nigdy za czasów III RP. I na pewno żadna decyzja, kto by u tego rządu nie był, nie spotkałaby się z aprobatą całego społeczeństwa. Uważam jednak, że znoszenie też tych obostrzeń jest oczywiście zabiegiem politycznym, bo nie ukrywajmy, wprowadzenie zakazu uczęszczania do lasu 2 tygodnie wcześniej i teraz nagle zniesienie go, no, jest czystym zabiegiem politycznym, pokazaniem przez rządzących, że jesteśmy dobrym rządem, dobrze sobie z tym radzimy. Gdzie warto też zaznaczyć, że ja obserwuję bardzo uważnie wszystkie statystyki i że przepustowość testów na przykład, przepustowość laboratoriów się zwiększa, ale ilość testów wykonywanych stoi w miejscu. Minister Szumowski regularnie informuje nas o coraz większej przepustowości. Najpierw to było kilka tysięcy, ostatnio pojawiła się liczba 20 tysięcy możliwych do wykonania testów, gdzie od ponad tygodnia ta liczba testów to jest około 10 tysięcy. Więc ciężko też powiedzieć, czy mamy spadek zarażeń, czy mamy wzrost zarażeń, czy szczyt, czy jeszcze nie. No bo tak naprawdę cały czas wykonujemy taką samą ilość testów, też wykonuje się testy ponowne, czyli ludziom, którzy cały czas albo mają wirusa, albo już go skończyli. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o te obostrzenia i konsekwencje rządu. Z jednej strony rząd nas informuje o tym, że jesteśmy pierwszym krajem, takie się pojawiały informacje, który wprowadził, jeśli chodzi o procentową ilość zarażonych w kraju, obostrzenia tak radykalne. Oczywiście super, bardzo fajnie. Ale z drugiej strony ja bym te obostrzenia bardziej przemyślał. Oczywiście teraz, bo nie na tamtym etapie, kiedy one były wprowadzane, bo nie dało się przewidzieć w ciągu kilku dni czy czasami kilkunastu godzin dokładnej ustawy napisać. Więc ja bym te obostrzenia jednak zostawił, a niektóre nawet zwiększył, takie jak przemyślałbym te sklepy na przykład. Oczywiście jest to dobry ruch, że bierze się pod uwagę powierzchnię sklepu, ale mimo wszystko sklepy takie dużo powierzchniowe, gdzie w Lublinie mamy takie sklepy typu Leclerc czy Selgros, które są gigantyczne, no w takim sklepie już może się pojawić ponad setka osób. Więc czy to jest dobry sposób? Też warto zwrócić uwagę na kolejki, które stoją przed sklepami. No, kolejki są, ale ja sam stałem w takiej kolejce, ja oczywiście zachowywałem tą odległość od następnego klienta, ale za mną stała starsza pani, no jakieś 30 centymetrów ode mnie dosłownie, w ogóle jej to nie przeszkadzało. No też ani powiedzieć takiej osobie, żeby się odsunęła, bo to niekulturalne. Więc ja uważam, że jednak jeśli już się powołujemy na to, że jesteśmy tacy dobrzy w Europie i wyprzedziliśmy te decyzje, no to idźmy już za tym, co zrobiły inne kraje, tak jak Włochy czy Hiszpania, które ograniczyły bardzo to wychodzenie z domu. I teraz znoszenie, to rekreacyjne wychodzenie z domu, gdzie nie wiemy, czy ten szczyt będzie. 2 dni temu czy wczoraj mieliśmy największą ilość zachorowań dziennych, ponad 500 pierwszy raz. Więc jakby no, nie zapowiada się na to, żeby spadało. Więc ja bym zostawił faktycznie, zdjął te rekreacyjne wychodzenie z domu, pokazać ten sojusz ludzkich serc, które pokazały inne kraje, zostając w domach. I rzeczywiście zastanowił się, czy na pewno to ma sens znoszenie tych obostrzeń tak szybko. Dzięki wielkie, tak Kuba pamiętam. I to natomiast już oddając Tobie głos, to tak, bo już wskaczamy w ostatnią rundę, to jest też, więc prośba. Halo? Mogę coś powiedzieć? Mogę jeszcze tak, coś tak, tak, dobra, no to, okay. to powiedz. Z tym, że ja bym chciał jakby no, tego czasu dopilnować, okay. Także żebyśmy po prostu zmieścili się. Jasne. Czekaj, ja tutaj się pokażę. O, udało się. Bo jakby wpływ na działania rządu to mamy jednak znikomy. Możemy apelować i właściwie jedynym sposobem zmian decyzji rządu czy większości parlamentarnej są manifestacje i protesty, które teraz są zdecydowanie trudniejsze.
ale zdecydowanie większy wpływ mamy na działania społeczności lokalnych, samorządów. Hubert już mówił o tym, jak to wygląda w Łęcznej. Ciekaw jestem waszych oczekiwań od samorządu Lublina, od władz Lublina, nie tylko teraz, ale może bardziej już po tym, kiedy ta epidemia się skończy, jeśli się skończy oczywiście. O, to w takim razie będzie też już pytanie dla waszych odpowiedzi, bo to już będą podsumowujące takie głosy i prośba, żeby tak po minutce starać się wypowiadać. Kuba, ponieważ się zgłosił, no to też pierwszy niech odpowie również na to pytanie Waldka, pamiętając o kompresji czasowej. Bardzo proszę. Okej, streszczając się już, ja mimo wszystko szybko odpowiem na to zagadnienie, o którym było wcześniej, czyli czy państwo działa konkretnie, czy niedostatecznie. I odniosę się go do pytania od widza, co do samorządów szkolnych, bo to jest temat mi bliski. Uważam mimo wszystko, że w takich sytuacjach jak kryzys jest potrzebne silne państwo, które będzie podejmowało odpowiednie decyzje. O ile nie możemy nazwać odpowiedzialnym tego, co zrobił rząd PiS-u poprzez zakazanie i odwieszenie zakazu chodzenia do lasów, co było absurdalne i o tym bardzo dobrze powiedział Filip, o tyle mimo wszystko ja uważam, że takie zdecydowane kroki są potrzebne. Tak? I tak jak ten zakaz rekreacyjnego wychodzenia z domu, no myślę, że niedopuszczalnym jest zabranienie wychodzenia na spacer, ale szybka, stanowcza reakcja na to, że grupy nastolatków mogły wykorzystać czas kwarantanny jak dodatkowej przerwy w szkole, no, była niezbędna i co do tego się chyba wszyscy zgodzimy. I tak samo z obostrzeniami w sklepach, z tym, że w 2 godziny tylko seniorzy mogą być w danym sklepie. To są pewne rzeczy, które są bardzo dla nas niewygodne i nie ulega to wątpliwości, ale mimo wszystko ja jednak jestem dobrej myśli i staram się ten optymizm gdzieś zachować, tak, że może tak trzeba, nie w naturze poddańczej, ale że może jednak musimy troszkę zacisnąć zęby i po prostu iść do przodu, tak? Natomiast odniosę się szybko do pytania od widza, czyli co do samorządów szkolnych i wspierania się wzajemnie. Myślę, że te spotkania, które teraz prowadzimy, nie tylko tutaj z wami, Waldku, Edwinie, ale też na przykład Młodzieżowa Rada Miasta, która funkcjonuje zdalnie, czy inne debaty, pokazały, że nie trzeba się spotykać osobiście, poświęcać wielu godzin, żeby wypracować coś ciekawego, tak? I to samo mogą zastosować samorządy szkolne. Widziałem, że Młodzieżowa Rada Miasta bodajże Zielonej Góry już robi konsultacje społeczne w formie online. I dlaczego mają tego nie robić samorządy szkolne? Dlaczego nie robić rozmów z uczniami i robić fajnych projektów w ramach szkoły, korzystając z platform, jakie mają? I podsumowując już, bo ja już nie będę potem jakoś zbytnio głosu zabierał, cieszę się mimo wszystko, że rząd podjął takie stanowcze działania. Żałuję, że część z nich była nieprzemyślana, ale bardzo, bardzo mnie motywuje to, że Polacy nie zachowali się jak Włosi, że posłuchali się zaleceń i nie wychodzili na kawkę, na spotkanie ze znajomymi, czy na przysłowiowe piwko, a zostali w domach i wychodzili tylko wtedy, kiedy było to potrzebne, bo kto wie, jakby wyglądała sytuacja, gdyby nie te niestety, ale konieczne obostrzenia ze strony rządu. Ekstra, dzięki. Ola? Ja przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim, którzy nas oglądali, którzy byli z nami podczas tej debaty. No i myślę, że jeżeli uda nam się stworzyć właśnie te kolejne takie cykle tutaj pod koordynacją Waldemara i Edwina, no to naprawdę byłoby super i przede wszystkim zachęcam wszystkich, żeby o siebie dbali, żeby uważali i żeby przestrzegali ciągle tych obostrzeń, mimo że niektóre są, wiadomo, zapominane przez nasz rząd. I dużo zdrówka wszystkim życzę. A pytanie Waldka, od Lublina czego oczekujesz? Od Lublina przede wszystkim oczekuję, nie wiem, przede wszystkim solidarności. Mam nadzieję, że jak z tego wszystkiego wyjdziemy, będziemy świetnym miastem. Wiadomo, powstała grupa Widzialna Ręka, gdzie
integrują się i poznają właśnie w takiej formie online ludzie, którzy są skłonni do pomocy, chcą działać. No i myślę, że to będzie fajne, że może to taka społeczność sąsiedzka wreszcie powstanie i będziemy dla siebie, a nie obok siebie. Dzięki. Janek? Tak, ja już podsumowując, chciałem tylko życzyć tak naprawdę powodzenia wszystkim i słuchaczom, i tutaj rozmówcom, bo mam nadzieję, że w końcu wrócimy do tej normalności. Na pewno normalność, do której wrócimy, będzie zupełnie czymś innym niż była. Myślę, że mimo wszystko dużo pozytywów z tego wyciągniemy, takich jak takie pewne zasady higieny chociażby, gdzie wcześniej nikt nie zastanawiał się nad choćby myciem rąk przy wejściu do sklepu czy czymkolwiek takim, a myślę, że teraz bardzo długo będzie trwało chociażby obowiązek, a później taki obowiązek moralny, być może już nie rządowy, noszenia maseczek czy rękawiczek, bo uważam, że to jest akurat świetny ruch. I mam nadzieję, że po tych latach już ja sam osobiście miałem zaplanowane na przykład wydarzenia na te wakacje, czy koncerty, czy jakieś wyjazdy ze znajomymi. Mam nadzieję, że to będzie mogło wrócić i że pójdziemy na koncert za 10 lat, który będzie wyglądał jak koncert Beatlesów sprzed lat. Dzięki, Hubert. No to już podsumowując, również podziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca całą naszą dyskusję. Cieszę się, że spotkaliśmy się, wymieniliśmy się opiniami jakże ważnymi w tym ciężkim okresie i mam nadzieję, że jak najszybciej wszystko wróci do normy, jak najszybciej zostanie wynaleziona szczepionka przeciwko COVID-19 i że życie wróci do czasów sprzed pandemii. Dziękuję. Dzięki. Patrycja, Filip, też chcecie? Dominika, coś jeszcze dorzucić? Ostatnie? Ja chętnie podziękuję wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchali przez te półtorej godziny i życzę miłego wieczoru i dobrej formy psychicznej na całą kwarantannę. Dzięki, Filip. Coś? Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję tobie, Edwinie, tobie, Waldku, za możliwość zorganizowania takiej debaty. Myślę, że zarówno dla nas, jak i dla naszych widzów było to ciekawe przedsięwzięcie i życzę nam wszystkim, aby ten zły czas minął jak najszybciej, żebyśmy już niedługo mogli się spotkać w takim gronie na kolejnej ciekawej rozmowie, ale już w murach labiryntu. Dzięki bardzo. Dzięki. Dominika, coś dorzucisz jeszcze? No to ja chciałam jak wszyscy tutaj podziękować za możliwość wzięcia udziału w czymś takim jak ta debata, wszystkim, którzy słuchali i to, co najważniejsze w tym czasie trudnym dla wszystkich, czyli żeby wszyscy, którzy tu są, trzymali się zdrowo i dbali o swoje i swoich bliskich, zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Dzięki. Kuba, jeszcze chciałeś dorzucić słowo. Także... Tak, ostatnie słowo, że jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy tutaj nas oglądali, bo dzięki temu możemy mieć poczucie, że jednak ta nasza aktywność ma sens również w ciężkich czasach pandemii i Janek wcześniej wyraził nadzieję, że wrócimy do tych koncertach w klimatach znanego nam wszystkim zespołu z Liverpoolu, ale ja niestety obawiam się, że w tym tempie i jeżeli te obostrzenia będą tak luzowane, najbliższy koncert, na jakim będziemy mieli przyjemność być, to już jest świąteczne bujanie się w klimatach Franka Sinatry. I życzę sobie i wam tego, żebyśmy wcześniej jednak wrócili do normalnego życia. Dzięki. Zanim Waldkowi oddam głos, to ja tylko ostatnie też swoje słówko, to tak samo dołączam do wszystkich podziękowań, zwłaszcza dla was, że wzięliście udział w tej rozmowie, a wszystkim widzom za to, że są z nami. No i deklaruję po prostu, że na pewno to nie jest ostatnia, że będziemy czy w tym trybie, czy wrócimy do labiryntu, ale będziemy rozmawiać i rozwijać wątki. Dzisiaj tylko dotknęliśmy wielu spraw, pokazując, że jednak jest życie również w czasie zarazy i że można działać, ale będziemy jakby pogłębiać te sprawy, jakby rozmawiać już o szczegółach. I to już niebawem pewnie jakiś taki plan przedstawimy, również łącząc doświadczenia już nie tylko lubelskie, ale może właśnie mieszając, prawda,
was z różnymi z uczestnikami innych też ruchów z innych miast. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Także jeszcze raz dziękuję i Waldku, ty jako gospodarz miejsca, mimo że wirtualnie rozmawialiśmy, to jednak w labiryncie, więc zamykaj, podsumowuj. Okej, zaraz ja się O, przełączyło się samo, czy ty mnie przełączyłeś? Nie słychać cię. A, już jestem. No tak, to oczywiście bardzo wam wszystkim dziękuję. Uczestnikom i uczestniczkom i tobie, Edwin. I cóż, zapraszam na kolejne spotkanie, które mamy zaplanowane na najbliższy piątek, również o godzinie 18.30. I w tym spotkaniu wezmą udział młodzi aktywiści i aktywistki związane z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, Extinction Rebellion, Marszem Równości. No cóż, zapraszam. Zapraszam i was, uczestników, uczestniczki tej debaty i tych, którzy nas słuchają. Dzięki. Dobrej nocy.